Dzień dobry, dzień dobry. Inspiracja. Jezus, jakie to jest wielkie słowo. Jak ja to często słyszę na spotkaniach biznesowych, w których słyszę, ja potrzebuję się czymś zainspirować. Ja nie mogę być inspiracją dla innych. Ja nic nie potrafię. Moja wiedza jest jeszcze niezbyt pełna, żeby móc pacjentom mówić, że mają pić 2 litry wody. Kochani, co to znaczy inspiracja? Czym możecie inspirować innych? Kochani, wiecie, że inspiracją może być to, że dziennie potraficie wyjść na spacer 15-minutowy, dziennie, zgodnie z planem, że to jest najwspanialsza inspiracja, jaka może być, w której pokazujecie wytrwałość pewnego zadania, który wykonujecie każdego dnia. Bo nawet rozejrzyjcie się dookoła. Ludzie cały czas mówią, nie mam czasu, wszystko jest drogie, życie jest trudne, życie jest problemowe. Oni nie potrafią zorganizować sobie 15 minut na spacer. Bo ich umysł podpowiada, że są zepsuci i w ogóle trzeba wszystkiego gonić i walczyć o przetrwanie. Kochani, naprawdę, 15 minut spaceru może być inspiracją dla wielu ludzi w Polsce, jak i na świecie. Inspiracją może być to, że potraficie nakręcić film i powiedzieć, kochani, pijcie na przykład 2 litry wody, bo to jest zdrowe. Przykład, to nie ma znaczenia co. Chodzi o to, czy działasz. Inspiracją może być to, że nie stękasz. Że nie stękasz. Po prostu patrzysz na życie i mówisz, kurwa, jest fajne. Jest po prostu fajne. A wokół ciebie zauważ, wszyscy stękają. Wszyscy po prostu mówią, a to jest takie. A ty możesz być inspiracją i możesz powiedzieć, rozumiem, nie dokładając jeszcze swojej cegiełki bólu i tego, co jest w każdym z nas, programy cierpienia, bólu i w ogóle wszystkiego. Więc inspirujcie innych w sposób banalnie prosty. Teorii banalnie prosty, bo wstanie o 5 rano, wyciągnięcie łóżka, nogi z łóżka i wstanie o 5 rano, to dla niektórych jest dzisiaj nieosiągalny cel. 15 minut medytacji dziennie. Nieosiągalny dzisiaj ze względu na przekonania i stare nawyki mówiące, nie, to jest bez sensu, nie mam tyle siły, to jest w ogóle takie trudne. Bądźcie inspiracją dla innych w sposób banalnie prosty. Mało tego, chwalcie się. Jak to się robi, jaka buduje się społeczność wokół nas, zapraszam Was do Akademii Biznesu. Zobaczcie, jakimi prostymi rzeczami tam się dzielimy. Ktoś się uczył języka 100 dni. Wow, to jest inspirujące. Bo ja nigdy się nie potrafię zebrać, żeby nauczyć się 2 dni z rzędu. 3 słówek. Więc na Akademii Biznesu jest społeczność, która wspiera, nie hejtuje, tylko jest wsparciem dla wszystkich i to jest coś cudownego. Serdecznie Was zapraszam. Pamiętajcie, bądźcie inspiracją, ale po prostu, a nie szukajcie tylko inspiracji w innych. Trzymajcie się, do zobaczenia.